Kiedy pauza 24, a kiedy 45? Ja nie wiem. Naprawdę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to będzie wynikało z warunków funkcjonowania firmy, ze zleceń, jakie firma otrzymała. I o odpoczynkach tak naprawdę powinien decydować kierowca, tak mówią przepisy. Ale często decyduje o tym spedytor, decyduje o tym przedsiębiorca osobiście. Mówi, dzisiaj pociągniesz dłużej, to sobie tam skrócisz ten odpoczynek tygodniowy, później sobie tam odbierzesz, tak? A w następnym tygodniu będziesz musiał zrobić regularny. No i taka rozmowa. Więc trudno mi powiedzieć kiedy. Natomiast wiem, że przepisy mówią mi o tym, że jeżeli w tym tygodniu skróciłem, następny muszę mieć regularny. A to, co skróciłem tutaj, muszę odebrać do końca trzeciego tygodnia następującego po tym skróceniu, dołączając to łączne skrócenie, nie 21 godzin zawsze, tylko jeżeli skróciłem o 6, to 6 godzin. Dołączając te 6 godzin do innego odpoczynku, co najmniej 9-godzinnego. I teraz zobaczcie jeszcze taką sytuację. Skróciłem regularny, w następnym tygodniu mogę skrócić, jeszcze nie odebrałem. Mogę skrócić, jak najbardziej. Znowu od tego będę miał 3 tygodnie na odebranie. Tu już mi termin leci od tego pierwszego, a tam znowu mam nowy termin. Następny odpoczynek będzie odpoczynkiem regularnym. W ten sposób, ale dokładnie daty to ja nie podam tutaj, kiedy trzeba skrócić, a kiedy regularny. W zasadzie przepis mówi nam o tym, że powinniśmy mieć 2 regularne, ale możemy mieć 1 regularny i 1 skrócony w ciągu 2 kolejnych tygodni.